Promują kulturę, uświadamiają jej znaczenie oraz inspirują do działania w jej obszarze. Animatorzy kultury wczoraj obchodzili swoje święto w Raciborskim Muzeum. Tam coroczną nagrodą prezydenta miasta nagrodzono 6 z nich, ale laureatów było 7, bo tradycyjnie uroczystość to również okazja do uhonorowania twórców. Wykonując ten zawód, trzeba być osobą niezwykle kreatywną, zaangażowaną, a także otwartą na innych. I tacy są właśnie również tegoroczni laureaci Nagrody Prezydenta, którzy jako animatorzy kultury zyskali uznanie kapituły konkursowej. Jak sama nazwa wskazuje, animator, czyli ten, co ożywia, porusza, czyli zmusza nas do tego, aby nawet czasami wbrew sobie, abyśmy sięgnęli po kulturę. A kultura to jest ta część życia, która ma nam to życie utrudnić, a nie ułatwić, w przeciwieństwie do cywilizacji. I za to, właśnie za to, powinniśmy tych animatorów wielce cenić, gdyż to oni przymuszają nas do tego wysiłku, który jest związany z obcowaniem z kulturą. W kategorii animator kultury nagrodę otrzymali panowie, muzycy i pedagodzy Zbigniew Murzelak, Henryk Malon i Franciszek Borysowicz, który od 37 lat prowadzi popularne koncerty muzykalniające dla dzieci. Ta nagroda jest dla mnie naprawdę dużym wyróżnieniem. Cieszę się, że tę nagrodę otrzymałem i że ona po prostu inspiruje do dalszej pracy. Wiadomo, że człowiek jest zauważony i to jest taka cecha nas ludzi, że jeśli jesteśmy zauważeni, no to nas to jakoś podbudowuje i satysfakcjonuje. Także cieszę się z tego, że taką nagrodę otrzymałem i dziękuję tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili. W tej samej kategorii nie brakowało oczywiście kobiet. Wyróżnionymi animatorkami zostały wicedyrektor Raciborskiego Centrum Kultury Anna Kokolus, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości i nagrodę odebrała za nią dyrektor Joanna Maksyw-Bęczew, Anna Strojny z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz pracownik muzeum Iwona Mogielnicka, która zaznaczyła, że w swojej pracy stara się nie tylko zaspokajać potrzeby kulturalne, ale uświadamiać, co wartościowe. A to często sprawia trudność. Przede wszystkim trudno jest uczyć kultury wysokiej. My tutaj w muzeum, bo ja jestem pracownikiem w muzeum już od 20 lat i wiem, że nie jest to łatwe zadanie, żeby przybliżyć tą kulturę wysoką szerszej publiczności, ale bardzo się staramy i myślę, że w jakimś procencie nam się to udaje. Tego wieczoru uhonorowany został także jako jedyny w kategorii twórca kultury artysta i plastyk Marian Chmielecki, który w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia swojej pracy artystycznej. Dla mnie jest to siłą do tworzenia dalszej pracy, bo to, co robię, podoba to się ludziom i społeczności. I każda moja nagroda to jest jakby wezwanie do dalszej pracy twórczej. Kocham i lubię sztukę i malarstwo. To jest moje hobby. I dlatego ta nagroda dla mnie jest takim potwierdzeniem, że to, co robię, rób, Maniuś, tak dalej. Rozdanie nagród przypieczętowano wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a na zakończenie uroczystości wystąpił Acoustic Quartet.